Cześć i czołgiem, tu Hektary Off-Grid TV. Drodzy widzowie, mam dzisiaj temat moim zdaniem wyjątkowy. Na czasy wojny warto mieć w swoich magazynach wodę off-grid, wodę deszczową. Ja sobie zdałem sprawę, jak ta woda jest istotna. Kiedy przyjechałem tutaj do tego domku off-grid, nie miałem w ogóle wody i jak wlałem do spłuczki 5 litrów wody, to w tej spłuczce tyle by tego było. Czyli ta spłuczka prawdopodobnie ma jakieś 20 litrów wody. Trzeba tam wlać i za każdym razem, kiedy po prostu załatwiacie swoje potrzeby fizjologiczne, jesteście w stanie zużyć 20 litrów wody. To jest pierwsza rzecz. Druga, kolejna sprawa to, że wodę off-grid, taką deszczową, można wykorzystać przecież do różnych innych rzeczy. Zastanawiam się, czy można ją wykorzystać do kąpania się, ale również, czy można ją wykorzystać, czy można ją wykorzystać do mycia naczyń na przykład. To jest dla mnie bardzo interesujące i dlatego postanowiłem dzisiaj nagrać taki odcinek. Dajcie proszę znać, co wy uważacie. Czy, no bo wiadomo, że wodę taką można wykorzystać do podlewania ogródka, na pewno do spłuczki to na 100% można ją wykorzystać. I do takich bardziej powiedzmy niewymagających zajęć. Natomiast na przykład, czy można by wykorzystać taką wodę do prania? Gdyby ją przefiltrować, tą wodę, to czy można wykorzystać do prania? Dajcie proszę znać, bo ja tego nie zbadałem w internecie, jak to wygląda, ale przeprowadziłem teraz taki test, który mi się bardzo spodobał i dlatego chciałem Was bardzo zaprosić na odcinek. Tak więc jeszcze raz zapraszam, lecimy z tematem. Wodę pitną w chwili obecnej przywożę w takich bańkach 30-litrowych. Wydaje mi się, że nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe. Gdyby powiódł się test, że będę mógł myć naczynia i kąpać się w wodzie deszczowej, no to wówczas nie ma sensu kopać studni. Studnia kosztuje majątek, naprawdę. Bardzo dużo sobie życzą za takie usługi i mówiąc szczerze, chętnie bym pominął ten temat. To w końcu ma być domek off-grid, a nie jakieś, wiecie, poważne tematy. Także pozostałbym przy tych bańkach i resztę wody, którą się potrzebuje, chciałbym pozyskać z deszczu. Pompujemy wodę z deszczóweczki. Bardzo fajna pompa, zakupiłem. Mobilna pompa Parkside'a pompuje mi wodę i beczek. One kosztują 8 zł, czy 80, przepraszam, 80 zł za sztukę. I są po spożywce. Są po spożywce, co powoduje, że moim zdaniem wodę pitną można by w nich przechowywać.
otworzymy sobie na przykład może tą, jeśli damy radę. Nie damy rady. Czuć, że po oliwkach chyba ta beczka jest. Trzeba ją umyć. One są sprzedawane jako nieumyte. Ale bardzo fajna beczka. Można tutaj gromadzić więcej wody deszczowej. Właśnie tak jak to się dzieje tutaj. A ta pompa z Lidla, super rewelacja. Tu mamy pompę na brudną wodę, słuchajcie. Na brudną wodę i pompujemy wodę z kałuży. Jeszcze większy odzysk deszczów. Oczywiście energia pochodzi z własnego magazynu energii. I tutaj ta woda już jest ewidentnie brudniejsza. I teraz jak taką wodę uzdatnić? Bo ta jest z kałuży, ewidentnie jest tutaj masa piachu, a tutaj jest z dachu woda, jest czystsza. Jeśli tą przepompuję do drugiej beczki, to już powinna być w ogóle czysta. Fajna, woda z kałuży. Woda z kałuży. Bardzo dobry system moim zdaniem. Moi drodzy, ile ja wody tu odzyskam? Słuchajcie, tutaj lustro wody jakby nietknięte. Tu pewnie będzie ze 300 litrów będzie pewnie. Zaraz zobaczymy. Teraz w celu przeczyszczenia wody, która już jest czysta, jeszcze ją przepompujemy tu. Tylko że tu beczka jest znowu brudna. Ale już jest ewidentnie woda krystaliczna w zasadzie. Fajna. A patrzcie ile tutaj. Tutaj woda się nie kończy, a my zaraz będziemy mieć pełną beczkę. Niesamowite. Jaka woda leci? Czyściusieńka. Słuchaj. Czyściusieńka woda, deszczóweczka. Jak to zrobić, żeby ona na przykład nadawała się do mycia naczyń? Mamy prawie pełną bekę. Super. Ale majątek. Beczka prawie pełna. Kałuża też jeszcze pełna. Jeszcze tu sporo wody jest. Niesamowite. I słuchajcie. Przepinamy. Przepinamy wodę. I ją udajemy tu. Proszę bardzo. Też już jakby czystsza płynie. Tutaj już jest taka, widzicie jaka jest, ale ją trzeba przepompować i będzie dobra. Niesamowite, a wody mamy w brud. Słuchajcie, można pompować i pompować. Woda cały czas tutaj jeszcze jest. Leci do drugiej beczki. My tutaj wodę jeszcze mamy w kolejnej kałuży. Patrzcie, tutaj pewnie jest ze 300 litrów jest. Fajne te kałuże. Woda się super pompuje. Ile mamy wody? Pół beki. Patrzcie. Rewelacja. Rewelacja. Mam za krótki szlauf, to bym jeszcze wypompował tamtą, ale już brakuje mi beczek. Ale numer. Słuchajcie. Końcóweczka. Jest końcóweczka. Kałuża praktycznie za chwilę przestanie pompować. Albo ja będę musiał przestać pompować. Tak, już trzeba przestać pompować. Nie wyłączy się chyba sama.
muszę ją wyłączyć. No to kończymy ten biznes. Rewelacja, cześć. Słuchajcie, to jest woda z dachu. Ona jest rewelacja. Jest normalnie krystalicznie czysta. A ona była w beczce brudnej. O, tak wygląda ta pompa. Chcę wam jeszcze pokazać. No, no fajna, taka mobilna pompa. Parkside powinien mi płacić, kurde, kasę za promocję. Bardzo fajna. Mam czystą wodę, tak w zasadzie, można powiedzieć.